Cześć! Dzisiaj sobie pogramy w Half-Life'a dwójkę. Już konkretnie będziemy latać z bronią, pokonywać przeciwników przez przeszkody, więc do dzieła. Jesteśmy w tym miejscu, co skończyliśmy grę. Idziemy do przodu, tutaj musimy sobie oczywiście przejść, na to nic nie poradzimy. Pek, 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 do przodu. O, ekran wczytywania. Hey, Gordon! Próbowałem grać na padzie, ale nie mógł móc pomyśleć, jak to skonfigurować. They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Szkoda, że nie zrobili napisów. O, Wong. Tradycja, klasyka już Half-Life'a. Wiedziałem, że to będzie pierwsza broń. Nie tylko, że jak... Bo już grałem wstępnie w tą grę, tylko od razu, jak pierwszy raz tam grałem, powiedziałem, że... Tak musi być, to musi być, Wong. Tyk, tędy. Przechodzimy tutaj, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, niech sobie przejedzie. I po dronie. Dobra, rozwalone. Dron. Uda nam strzelać oczywiście, ale na tym nie poradzimy na razie, póki co. Trzeba po prostu przebiec. Ciach, ciach, to oczywiście też do nas mogą mierzyć. Jesteśmy na widelcu, ale to też trudno, tak musi być. Latarkę wyłączamy. Niestety te loginki są tutaj, będą. Ta gra jest stworzona. Pyk, ponieść. Grałem trochę w tą grę wstępnie, już kiedyś wcześniej, troszeczkę, żeby się zapoznać. Pyk. Jest ok. Idziemy do albeczek, na razie to nie rozwala, one się później przydadzą. Teraz trzeba chwilę poczekać. Kolejny pociąg jedzie. No właśnie, nam jest potrzebny tutaj dalej, żeby... Pyk. Efektownie sobie przeszliśmy na drugą stronę. I oczywiście teraz chmara przeciwników z drugiej strony. Bum. Ciach! Załatwień. Efektywnie. Dobra, broń wybuch. Tak,
Idziemy dalej. Tu sobie zrobimy efektownie. Pyk. Jeszcze będzie amunicja. I się płyną. I się z nich też. Dobra, nie będę już tu tracił czasu. Trzeba iść dalej. Tu nie potrzebuję akurat latarki, bo po co? Okej, okay, dalej idziemy. Nie ma co tam. Tylko muszę na łoma zmienić. Lecimy na Hama. Ciach, idziemy dalej. Patrzcie tylko, ile się nagrywa, bo mam ograniczony aparat. Nie ogranicza. Kamera, bo oddzielnie nagrywam, żeby nie nadwyrężać komputera.
Jak to będzie nowa karta graficzna, to inaczej to ogarnię. Tylko żebym sobie kartę do przechwytywania, ale to jeszcze. Pomału, pomału będzie. Będą wyświetlenia, są subskrypcje, to się wszystko będzie. God. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by this is the free man. The Combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Be careful now. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here, it's bad news. Nie naładował mnie, bo już był naładowany energią. Bierzemy teraz łoma. Odczytywany ekran. Trzeba wszystko rozwalić. Przyjmij sobie broń. Kurczanie trochę tak dziwnie zrobione, ale... Apteczki, energia. This is Station 8. We heard 12 go down and out. Surgical strike units are targeting railway stations. Coming down on underground stations. We're already getting refugees from 9 and outlying. Looks like we're... Dobra, wszystkich rozwaliliśmy tym. Teraz idziemy dalej. Więcej tego typu smaczków jeszcze będzie, jak ta broń. Dużo lepsze będą w tej grze. Zobaczycie później. Pa! Idziemy dalej. A, ja się cofnęłem, kurde. No dobra. Dobra. Dobra, sorry, że się cofnąłem trochę, tylko czas tracę. Dobra, gdzie jesteśmy teraz? I teraz tak. Over here! Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. Nie,
Do nogi, do nogi. Dobra, nie tracimy czasu, idziemy dalej. Tu będzie z nimi zabawa. Dobra, tu się otworzyło od tego wybuchu krata. Idziemy dalej, dobra. Nagrywa się wszystko elegancko. A dobra, 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 tutaj musimy iść, ok. Jeszcze trochę, pewnie tu będziemy jakąś inną broń, bo to już się robi nudne. Pyk, załatwieni. Trzeba myśleć też trochę, że nie ma co się cackać z nimi. Kurwa, skąd mnie? A tu jesteś, dupku. Ale w idiotyczny sposób straciłem życie. Niam, niam, niam. Protection team alert. Evidence of antisocial activity in this community. Assemble. Contain. Attention community. On land procedures for this now. Inoculate. Shield. Beczki oczywiście z wodą. Jakieś beczki rzucają. Skąd oni strzelają? I wszystko jasne. Okay.
Dobra, czek, idziemy dalej do przodu. Nie ma co się z nimi bawić. Tylko zerknę, ile mam tego gameplaya. Okej. Okay. Dobra, i tu mamy coś takiego, że podnosimy, musimy podnieść te i kładziemy cegły. Musimy pozbierać wszystkie cegły. Nie tylko to jest strzelanka, tylko... To przychyla i o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby to tu zostało. Mam jeszcze cegiełkę, to sobie ją podniesiemy. Położymy tutaj. Dobra, teraz patrzcie. Nie udało się jeszcze. Jeszcze raz spróbujemy, czego większy rozbieg. Muszę rozejrzeć na pewno wszystkie cegły. No, bo zrzuciłem te cegły. Ale ze mnie sierota. Ale widzicie, to też nie jest cegły, to też się nie bierze jakoś tak intuicyjnie, tylko też trzeba się troszeczkę nalatać. A na przykład tu u góry będąc już nie podniosę tej cegły. Dobra, jest już u góry, u dołu. Widzicie, ale kolejne zrzuciłem cegły. Dobra, udało się. Udało się, mamy 25 minut gameplaya. I wiecie co? W tym miejscu sobie zakończymy. Ja sobie zapiszę tą grę. Zapisano, bo tutaj będzie się troszeczkę działo. Będzie fajnie, żeby rozpocząć nowy odcinek w tym miejscu. A na razie tyle wystarczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, udostępnijcie ten film i zapomnijcie napisać komentarze. Może macie jakieś swoje myki na temat, a propos tej gry. Albo co sądzicie o tej grze, bo się zbliża też Alex. Half-Life Alex na VR-a.
Też jestem ciekaw waszych opinii, co sądzicie na ten temat. Na razie, cześć, pa.